Echa, jak się nazywasz? Wysocki Paweł i jestem kapitanem drużyny szkolnej Elo 2. Jak oceniasz przygotowania do tego meczu? Uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani. Mamy do zagrania jeszcze 2 mecze. Najcięższy przeciwnik przed nami. Graliśmy sparingi, mieliśmy treningi. Uważam, że jesteśmy w gazie, jesteśmy w stanie dzisiaj wszystko wygrać. A którego rywala uważasz za najmocniejszego? Najmocniejszego uważam Nysę zdecydowanie, ponieważ większość z nich gra klubowo. Wiem, że mają jednego kadrowicza Polski, więc na pewno wygrana z nimi będzie największym wyzwaniem. Okej, dzięki. Cześć, jak się nazywasz i komu dzisiaj kibicujesz? Nazywam się Marcin Przewrocki i kibicuję Elo 2. Czy jesteś fanem siatkówki, czy tylko naszej drużynie dzisiaj tak dumnie kibicujesz? Jestem fanem siatkówki, ale kibicuję, bo kibicuję, nie? Elo 2. A jaki jest twój ulubiony klub? Klub? Zaksa, nie? Dobra, dzięki. Cześć, jak się nazywasz i komu dzisiaj kibicujesz? Nazywam się Martyna i kibicuję naszej szkole, czyli Elo 2. Obecnie trwa mecz Nysy kontra ZSTiO. Jak myślisz, kto wygra ten mecz? Myślę, że wygra Nysa i obstawiam taki wynik 2-0, ale jestem za Azotami. Czy grasz w siatkówkę? Tak, gram. Do jakiego klubu należysz? Do Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Dobra, dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem koordynatorem sportu szkolnego w powiatu Kędzierzyn-Koźle. Zajmuję się tym zadaniem od może 40 lat w różnych formach. Co powiat przygotowuje, aby te zawody były wysokiej rangi? Jeżeli chodzi o powiat, powiat ma skromne możliwości, bo powiat w zasadzie dysponuje finansami i proponuje nam jakieś kwoty, na bazie których przygotowujemy się i startujemy w różnych zawodach. A żeby zawody osiągnęły pewną rangę, to musi być włożona duża praca nauczycieli i szkół. Koordynator musi zgrać zainteresowania szkół, jaki cel chcą osiągnąć i proponuje im takie czy inne dyscypliny. I te dyscypliny realizujemy. Najlepszą dyscypliną, która przez lata osiągała wysokie wyniki, to był piłka środkowa chłopców i wcześniej jeszcze piłka środkowa dziewcząt. Co sądzi Pan o wynikach w tegorocznej licealiadzie? Mamy już sukcesy drugiego liceum, które na finale wojewódzkim w piłce futsalu dziewcząt w Kluczborku zdobył mistrzostwo województwa. Dzisiaj spotykamy się na hali w Śródmieście i rozgrywamy finał piłki środkowej chłopców, której liczymy na to, że drugie liceum kształcące zajmie wysoką pozycję w tym dzisiejszym finale. Poza tym inne sporty, dyscypliny są w etapie rozwoju, gdzie dochodzimy do półfinałów i finałów wojewódzkich. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Hej, jak się nazywasz i z jakiej jesteś drużyny? Cześć, Igor Misiek, rolnik Nysa. Jak oceniasz przygotowania swojej drużyny? Przygotowania przebiegły po myśli. Mecz różnie skończył się wynikiem 2-0, ten drugi, ten pierwszy troszkę nie po naszej myśli, ale uważam, że w finale powtórzymy wynik z drugiego meczu. Którą drużynę uważasz za najmocniejszego rywala? Uważam, że najmocniejsza drużyna tutaj to ta drużyna z Praszki, gdyż ona sprawia największe problemy. Myślę, że zespoły z Kędzierzyna nie mają za wiele do zaoferowania i uważam, że Praszka zajmie drugie miejsce zaraz po nas. Zwolnione tempo jak na gali.